Dzień dobry wszystkim. Wszyscy gotowi? Wszyscy. A co wy tak na poczu? Zapisujcie. Zaczniemy jadli. A gdzie reszta? Reszta w drugim samochodzie. Aha, okej. Jak to jest teraz, tak zawsze się Państwo spotykają po trasie, od kiedy Pani mieszka w Warszawie? Tak, to jest nasza ulubiona stacja benzynowa. Ale to zawsze w Radomiu się przesiadacie? Niezależnie od tego, dokąd jedziecie? Czasami jest tak, że oni podjeżdżają pod mój dom i jedziemy wszyscy razem z Warszawy. Bo rozumiem, Panie Andrzeju, że większość zespołu ciągle jest z Lublina. Tak, tak. No wszyscy są z Lublina, poza Beatą. Dobra. To co, wsiadamy, chodźmy, tak, jedziemy. Trasę z Bajmem? Zapraszamy. Państwo jeździli na początku, jak powstał zespół w trasie? Własnym samolotem. Tak od razu? Prawie. Ale już nie jesteśmy razem i już nie mamy własnego samolotu. Tak. Przecięliśmy go na pół. Będą o tym pisać zaraz za drzwi. Nie dlatego dwóch płatowych. Coś się zmieniło po rozwodzie? Nie, jesteśmy w bardzo dobrych, zresztą widział Pan. W bardzo dobrych relacjach, pracujemy razem. Ja myślę, że cały czas Andrzej nie przestaje być moim przyjacielem i pewnie tak samo na odwrót. Zawsze może liczyć na mnie. Pomagamy sobie wzajemnie. Mamy przecież wspólne córki, wnuki. A jak Państwo podejmowali decyzję, że Wasze ścieżki prywatne się rozchodzą, to było ryzyko, że te zawodowe też się rozejdą, czy od razu wiedzieli Państwo, że jednak tu się będzie wszystko układać? Jak to się działo, to ja w ogóle o tym nie myślałem. Przeżywaliśmy to głęboko, ale o tym wolałbym nie opowiadać. Natomiast to jest nasza praca, nasz zawód. Myśmy tyle lat dochodzili do tego, żeby robić to, co lubimy robić, co kochamy i przy tym zostaliśmy. Kogo trzeba bardziej słuchać, Andrzeja czy Beaty? Ja myślę, że na równi. Na równi, no Beata przede wszystkim jest tutaj... Na scenie chyba część... nie ma wątpliwości. Artystką. Królowej. No pewnie, że tak. Słuchamy tego, co śpiewa, jak śpiewa i idziemy za nią, żeby się dobrze czuła, żeby czuła się swobodnie na tej scenie, żeby czuła, że ma w nas oparcie, prawda? Muzyczne przede wszystkim, tak. I mam.